Moją pasją jest taniec, uwielbiam tańczyć, jest to latino, salsa, bachata. I za to też co robisz tak naprawdę, bo to jest twoja pasja i pokazujesz inne pasje, więc proszę, jeżeli jesteś taki odlotowy Artur, może ci się spodoba. Ja właśnie chcę pokazać jak najwięcej osób, które mają jakieś pasje, bo to są bardzo wartościowe osoby, tak jak ja też mam swoją pasję. Bartek Maciejewicz. Tak jest. I pełno dziewczyn tutaj, bo prowadzisz tutaj lekcje. Pani tak, Klaudia, tak, która między innymi uczyła się tańca na całym świecie, bo w Istambule, w Nowym Jorku, tak, w Paryżu, byli w Mam Talent. W Hamburgu i byli w Mam tak. Talent, to jest niesamowite. Krystyna, ty w ogóle tańczysz wszędzie praktycznie. Ona, słyszałem, że jak w ogrodzie coś śpieli, czy podlewa kwiatu, no to też tańczy. I to jest właśnie fajne, że ty to łączysz z całym twoim codziennym życiem. Każdy lubi tańczyć, każdy tańczy po swojemu. Wystarczy, że właśnie usłyszy fajną muzykę i go to porywa. I właśnie o to chodzi. Przygotowanie trwa około pół roku. Nauka takiego układu, ustawienia, no i oczywiście robienie strojów. Były prezydent Lech Wałęsa również tutaj chodził i sobie trochę kręcił. Tak. Wydaje mi się, że ponoć nadpracował chyba na tej hali, tak? Że to jest ten oddział elektryczny. To jest wspaniała historia, naprawdę. Coś niesamowitego. Ale myślę, że Krystyna, też przyjdzie czas, żebyś to ty zaczęła uczyć miłośników tego tańca, zarażać ich, no bo myślę, że już możesz wiele rzeczy przekazać. Wychodzimy stąd uśmiechnięte i pełne radości. W ogóle przybywać z tymi osobami, które również też tańczą i możemy jakby razem cieszyć się tą pasją. Latino, salsa. Ja umiem te wszystkie style tańczyć, ale jednocześnie na dyskotece. A ty to bardzo dobrze. A ty to rozróżniasz. To jest niesamowite. Zobaczcie, odlotowy voucher na naukę latania w tunelu aerodynamicznym. Tak? Artur będzie latał. Przed nami długi, wspaniały weekend majowy, więc oddajmy się pasji. Dzisiaj kolejna osoba, która kocha to, co robi. Cieszę się, że mogę takie osoby odnajdywać i pokazywać wam, że nie tylko ja mam pasję, ale jest wiele osób wśród nas, które nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo kochają to, co robią. Pasja to nie hobby. Hobby to nie pasja. Pasja to coś więcej. Pasja to, kiedy oddajemy wiele wyrzeczeń, wiele poświęcamy czasu, ale daje nam to wiele energii. I to jest właśnie niesamowite. Takie osoby bardzo cenię sobie i będę się starał jak najdłużej je pokazywać. Krystyna Lehmann na co dzień prowadzi salon piękności w Kartuzach, a po pracy oddaje się po prostu pasji. Tańczy w Gdańsku pod kierownictwem pani Klaudii Kopiec, niesamowitej tancerki, która uczyła się w szkołach na terenie całego świata, w najlepszych szkołach, w Londynie, w Istambule, w Nowym Jorku, w Hamburgu, a także w Kartuzach pod kierownictwem Bartka Maciejewicza. Krystyna praktycznie tańczy wszędzie, razem z korzonkami występuje również na terenie całej Polski, we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie. Niesamowita osoba. Dzisiaj właśnie Krystyna Lehmann. Pozytywnie zakręcona osoba, która po prostu kocha tańczyć. Zapraszam. Ja jestem teraz w salonie piękności, na pewno mi się to trochę przyda. Krystyna, ty już wiele lat prowadzisz taki salon, bo blisko 15 lat, tyle co mi wiadomo. Witam, tak. Jest to, założyłam gabinet w 2010 roku, więc jest to 14 rok, kiedy prowadzę salon, prowadzę go sama, więc no, cały czas jeszcze działam. A powiedz, co, głównie paznokcie też kobiety u ciebie robią? Tak, właśnie, głównie paznokcie, rzęsy, zabiegi na twarz, depilacje. Głównie podstawowa kosmetyka. Krystyna, ile z kolorów paznokci? Kolorów lakieru? Oj, bardzo, bardzo dużo. Chyba ponad 200 kolorów. Wiesz, my mężczyźni to rozróżniamy tylko kilka kolorów, jak samochody. Czarny, niebieski, czerwony, ewentualnie jaśniejszy, ciemniejszy. A tutaj okazuje się, że można, jest 200 kolorów paznokci. Tak, można naprawdę to mieszać. Powiem ci, że kobiety też samochody wybierają po kolorach. No dokładnie.
Tak jak paznokcie. Pasuje. Krystyna, ale ja też się cieszę, bo prowadzisz taki gabinet, salon piękności, Pretty Woman. Obsługujesz tutaj tą płeć piękniejszą, co wszyscy wiemy, mężczyźni bynajmniej. Natomiast masz piękną pasję. I nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, bo to jest coś niesamowitego. Ja wiele razy ciebie spotkałem, jak gdzieś tam tańczyłaś na różnych imprezach z koleżankami i okazuje się, że ty nie jest tak, że zamykasz ten salon i znikasz gdzieś do domu, idziesz, jesteś taką domatorką, ale ty dopiero wtedy zaczynasz życie. Tak, dokładnie. No, część osób wie, po prostu moją pasją jest taniec, uwielbiam tańczyć, jest to latino, salsa, bachata. I tak jak mówisz, no, zajęcia są głównie po pracy, więc kiedy kończę klientkę, szybko się przebieram, szybko jakieś jedzenie, no i na zajęcia. No i co, pewnie wybiorę się z tobą właśnie do Gdańska, bo to jest niesamowite, że między innymi z tak, panią Kopiec, która prowadzi niesamowite, Klaudia Kopiec. Tak, Klaudia. Klaudia Kopiec, która niesamowite zajęcie prowadzi, a tak naprawdę na jednej z hal Stoczni Gdańskiej. Tak, starej Stoczni Hal. Niesamowity, tak. Słuchajcie, klimat. Ja tam się z tobą za chwilę wybiorę również, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tam setki osób przychodzi, tańczą. Tak, to jest bardzo dużo. Tam jest wszędzie muzyka, każdy tańczy, różne style, więc coś dla każdego. Latino, salsa. Ja umiem te wszystkie style tańczyć, ale jednocześnie na dyskotece. A ty to rozróżniasz, to jest niesamowite, bo szkoła Sosalsa właśnie w Gdańsku, tam prowadzi pani Klaudia, która między innymi uczyła się tańca na całym świecie, bo w Istambule, w Nowym Jorku, tak, w Paryżu, byli w Hamburgu i byli w Mantalent. To jest niesamowite. Pięknie się rusza, no i zaraża tą pasją was i wy też się pięknie ruszacie, to jest świetne. Tak, zajęcia oczywiście, uczymy się kroków, podstawy, potem coraz to więcej obroty i widać jakby ten postęp z zajęć na zajęcia. Nie? Więc ale również Krystyna, w kartuzach tańczysz. To nie tak, wszystko. Ty, jak tańczę, ty 8 dni w tygodniu, tyle co mi wiadomo, tańczysz poza tutaj tą pracą. Może 8 dni, ale dosyć sporo wychodzi, kilka godzin w tygodniu. Kilka godzin. Tak. Słuchajcie, chcę wam pokazać właśnie to niesamowitą pasję Krystyny, bo każdy z nas ma jakąś pasję. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka wartość nasza, że prócz tego, że oddajemy się pracy, tak jak ja, po prostu mam coś, co jeszcze mogę po pracy robić. I to chyba rozluźnia, daje, gdzie można tą energię wyładować. Tak, też. Tak, dokładnie. Tak naprawdę te zajęcia dla mnie osobiście są takim relaksem. Mimo, że jest ten wysiłek fizyczny, ja umysłowo odpoczywam. Jest to myślenie o tańcu, o krokach i tak dalej, ale dla mnie to jest odpoczynek. Ja po prostu tam nabieram energii, sił, endorfin i wychodzimy, mimo że są zajęcia naprawdę ciężkie, nieraz podnoszące nasze umiejętności, ale wychodzę stamtąd zadowolona i uśmiechem. Tak więc już za chwilę zapraszam was właśnie, jak odwiedzę panią, pójdziemy do Gdańska, a także w kartuzach, gdzie Bartek Maciejewicz, tak, który założył pierwszą właśnie pomorską szkołę tańca w Gdańsku, również od kilkunastu lat już udziela takich wspaniałych lekcji tańca w kartuzach. Skąd ty bierzesz na to siłę? Bo ja odpoczywam, do wiele ludzi odpoczywa, no kładzie się przed telewizorem, a ty po prostu biegasz przez ten czas. Nie, ja telewizora nie lubię i wolę wstać jednak z tej kanapy i iść sobie potańczyć, bo tam właśnie dostaję tą energię, tą siłę. Słuchajcie, w ciągu doby 10 godzin Krystyna pracuje tutaj, a w kolejne 14 godzin tańczy. I to jest właśnie niesamowite. Ale zanim was zaproszę, to Krystyna, bym poprosił taki mały może zabieg tylko na paznokcie, bo mam z nimi to bardzo proszę, problem. Nie ma problemu. Dziękuję. Mi compañera, porque esta no puede ser.
Klaudia Kopiec. Tak, pani dzisiaj uczy tańca tutaj takie piękne kobiety. W ogóle ja tu jestem pierwszy raz, bo to mnie w sumie tutaj przyciągnęła pasja Krystyny, która nie dość, bo nie każdy wie o tym, ja właśnie chcę pokazać jak najwięcej osób, które mają jakieś pasje, bo to są bardzo wartościowe osoby, tak jak ja też mam swoją pasję, każdy wy tańczycie. No, najlepsze jest to, że jestem w Stoczni Gdańskiej. Tak jest. W jednej z hal Stoczni Gdańskiej, a ja lubię historię i patrzę na piękne kobiety, czyli tutaj mam dwa w jednym. I to jest wspaniałe. Ja czytałem, że pani się uczyła tańca w takich najpiękniejszych, najlepszych szkołach na całym świecie tak naprawdę, bo i w Londynie, i w Istambule, i w Nowym Jorku. No dzisiaj pani uczy tutaj dziewczyny. Na Stoczni Gdańsku. A dlaczego właśnie salsa? Ojej, to dlaczego salsa? Czy to tak zaraża ta właśnie ten styl tańca? Na pewno jest energetyczna, ale jeżeli o mnie chodzi, to zaczęło się od tego, że zakochałam się w tańcu socjalnym, czyli w tym, że w tym XXI wieku ludzie nie tańczą na dyskotekach, tylko mężczyźni proszą kobiety do tańca. Ja wylądowałam na imprezie salsowej. Byłam tym zafascynowana, że mężczyźni proszą do tańca, że kobiety są proszone do tańca, że się ubieramy elegancko, że spędzamy super wieczory, że nie pijemy bardzo dużo alkoholu, tak żeby móc razem potańczyć. No a poza tym słoneczna muzyka, południowa kultura, także to wszystko jest coś, co cały czas załadowuje baterie. Krystyna, ty widzę, ty w ogóle masz tyle siły w sobie, jeździsz nie dość, że w kartuzach prowadzisz własny tam punkt, to teraz przyjeżdżasz tutaj, dalej tańczysz i tu setki osób w ogóle tańczy. Tak naprawdę, no to dużo mówi, te tańce tak naprawdę dają nam tu siłę, żeby przyjść tutaj zatańczyć, mimo to, że jesteśmy zmęczone nieraz po pracy, ale tak naprawdę nam się chce. Chce się zatańczyć i wychodzimy stąd uśmiechnięte i pełne radości, w ogóle przebywać z tymi osobami, które również też tańczą i możemy jakby razem cieszyć się tą pasją. Ja również zaraz pokażę, jak tańczycie, ale połączę to właśnie z historią tej stoczni pięknie. Mam takie pytanie jeszcze, czy można, bo można schudnąć na pewno przy takim tańcu. Można. Czy przy mojej posturze ja również łapałbym się na taki kilka takich sesji, żeby trochę zgubić? Jak najbardziej, taniec nie ma ograniczeń. Także mogą tańczyć dzieci, mogą tańczyć studenci, mogą tańczyć 30-latkowie, 40-latkowie, dziadkowie, 100-latkowie. Jeżeli ma się sprawne nogi, ale nawet i bez nóg są tacy, to tańczą, także... Tylko chęci, pasję i kochać to. Przede wszystkim pozwolić sobie na to, odpuścić presję i bawić się muzyką, tańcem, ruchem, bo to jest coś, czego obsługę mamy od dziecka. Tylko kwestia jest tego, żeby nie stresować się tym, że to jest jakaś kolejna trudność czy nowa umiejętność, tylko pozwolić się ciał poruszać do muzyki i wtedy to samo łatwiej przychodzi i czerpiemy z tego przyjemność, zarówno taką mentalną, fizyczną, metafizyczną, także... A to mówi wam prawdziwa mistrzyni tańca, różnych tańców z całego świata, także uwierzcie w to. No i zapraszamy do Stoczni Gdańskiej. Zapraszamy do Soul Salsa, mieścimy się na ulicy Elektryków w Gdańsku na Stoczni, jest to była hala elektryczna. Tańczymy tutaj od niedzieli do czwartku. Tutaj, no i zapraszamy. Tutaj jeszcze w latach 80-tych, 70-tych skręcano różne elektryczne maszyny i mamy jakieś urządzenia. Widać, to są jeszcze stare. Ale domniemam, że były prezydent Lech Wałęsa również tutaj chodził i sobie trochę kręcił. Tak. Wydaje mi się, że ponoć nawet pracował chyba na tej hali, także to jest ten oddział elektryczny. To jest wspaniała historia, naprawdę, coś niesamowitego. A teraz tutaj dziewczyny, dziewczyny, no jakbyście byli pod prądem, były pod prądem, to może dlatego właśnie elektryków tak i tutaj taki dział był. Dziewczyny uśmiechnięte, pomimo że tutaj godzinę tańca ze sobą, ja się spociłem tylko chodząc gdzieś tam z kamerką, a wy macie tyle wytchnienia, tyle siły. Ile razy w tygodniu się spotykacie tutaj? Zajęcia mamy od niedzieli do czwartku, a dziewczyny chodzą na różne zajęcia. Także generalnie pracujemy, tańczymy, trenujemy 5 dni w tygodniu, a dziewczyny są raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, niektóre 4 razy w tygodniu, także w zależności od tego, ile kto ma czasu i chęci. Czy starczą chęci przyjść, zapisać się i chodzić, tak i tańczyć. Może ja iść też się załapię. Zapraszamy. Nogi chcą, tylko nie wiem, czy ciało na to pozwoli. Wszystko jest w głowie. A Krystyna nie odpoczywa, bo ona jeszcze w kartuzach idzie tańczyć. Tak, od czasu do czasu chodzę w kartuzach. Ona wszędzie tańczy. Jak się tylko da. Dziewczyny, dziękuję za to, że mogłem zobaczyć waszą wspaniałą pasję, co was tak, że tak powiem, daje wiele mocy i siły. No i powodzenia. Jak najdłużej bez wytchnienia tańczyły. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
Bartek Maciejewicz. Tak jest. I pełno dziewczyn tutaj, bo prowadzisz tutaj lekcje. Bartek, tyle co wiem, założyłeś szkołę tańca pomorską. Prowadzisz, założyłeś szkołę tańca i przyjeżdżasz do Kartus. Ja tutaj chodziłem do szkoły, ale to było w czwartej klasie, słuchaj, czyli ponad 30 lat temu. Nie liczcie, ile mam lat, jakby co. Mówię, to niesamowite, bo ja też opowiadam o Krysi dużo, ponieważ w jaki sposób można fajnie spędzać czas. Jak się nazywa szkoła tańca, którą założyłeś? Love to dance. Czyli kochasz tańczyć. Tak jest. Kochasz tańczyć. Tak. No i chyba wszyscy tutaj, którzy są, kochają tańczyć. A jak długo prowadzisz w Kartuzach? W Kartuzach, nie wiem, około 15-16 lat. A powiedz, każdy tutaj może się do ciebie zapisać. Dokładnie, tak. Taniec to jest pasja moja, ale tak naprawdę taniec sprawia przyjemność wszystkim, więc każdy może przyjść i tak właśnie to wygląda. Ludzie widzą, jak tańczymy, przychodzą, dobrze się bawią, bo taniec jest jak narkotyk. Jak raz spróbujesz, to już nie możesz przestać. No właśnie, to jest to piękne, że każdy ma swoją jakąś pasję i dlatego trzeba to pokazywać. No i też zarażać, bo to chyba zaraża strasznie. Ile osób tutaj przychodzi? Można to jakoś policzyć? Oj, dużo. Dużo, to myślę, właśnie. Myślę, że około tam, nie wiem, no 100 osób na pewno się przewija tutaj przez cały tydzień. Coś niesamowitego. No, Krystyna, ty w ogóle tańczysz wszędzie praktycznie. Ona, słyszałem, że jak w ogrodzie coś pieli, czy podlewa kwiatu, no to ona tańczy. I to jest właśnie fajne, że ty to łączysz z całym twoim codziennym życiem. Tutaj jak długo uczestniczysz tutaj w tych zajęciach z Bartkiem? No, jeżeli chodzi o zajęcia zumby, no to chyba też jakieś około 10 lat może być. A salsa od 2017? Jakieś... 7 lat? Mniej więcej. Słuchajcie, salsa, zumba, latino. Dla mnie to po prostu jest wszystko jedno. Po prostu albo ktoś pięknie tańczy, albo i się dobrze rusza, a wy to wszystko rozróżniacie, te tańce. To jest właśnie fajne. Tak, bo są różne style i tak naprawdę każdy wybiera sobie właśnie styl, który odpowiada danej osobie. Bartek, a ty jaki styl najbardziej uwielbiasz? Ja preferowałem tańce standardowe, bo tak mi łatwiej jakoś było. Taki byłem trochę bardziej sztywny, że tak powiem, ale teraz w chwili obecnej to bachata i salsa jednak. I jeszcze jedno pytanie, ile kroków można zrobić podczas takich ćwiczeń, bo to jest chyba kolejna już godzina tutaj. Tak, kroków można zrobić naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, no, mam teoretycznie zegarek i jakby czasami sobie patrzę, ale nie wiem, czy nie przekłamuję, więc na pewno kilka dobrych kilometrów można tutaj zrobić. I to jest właśnie fajne i zgubić trochę kilogramów. W moim przypadku by się na pewno to przydało, takich ćwiczeń. Bartek, powiedz takie przesłanie, żeby zachęcić jeszcze więcej ludzi, no bo chociaż tu jest pełno, bo widziałem, że tutaj pełna sala pękała w szwach praktycznie. Dlaczego tańczyć? Dlatego właśnie w taki sposób? Bo taniec tak naprawdę ma sprawiać przyjemność i taniec to jest zabawa. Każdy lubi tańczyć, każdy tańczy po swojemu. Wystarczy, że właśnie usłyszy fajną muzykę i go to porywa. I właśnie o to chodzi. Żeby przyszedł, żeby spróbował i żeby dobrze się bawił. Faceci też mogą tutaj tańczyć? Oczywiście, jak najbardziej. Kurczę, znowu na mnie. Także zapraszam na zajęcie. Także musimy... Na następnych zajęciach. Tak więc ja już... Krzysia, i ty ile robisz kroków? No, nie wiem, chyba dużo. Nie wiem. Macie nie zegarki, dziewczyny na rękach? Słuchajcie, nie mają zegarków, ale pewnie tysiące. Słuchajcie, ja wam nie przeszkadzam, bo dziewczyny już widzę są, że tak powiem, rozgrzane do czerwoności, żeby tańczyć. Bartek, tylko czekaj, aż ty tutaj tak pierwszy ruszysz kroków. No ja trochę, że tak powiem, przyjrzę się, jak to robicie, jak to wygląda i zniknę, żebyście na spokojnie mogli sobie potańczyć. No i dziękuję, że cię poznałem. Gratuluję takiej bardzo pasji. No wszystkim wam gratuluję tej pasji. Krysia, tobie również. Dziękuję. Krysia znowu tańczy, kolejny dzień. Także dziękuję. Proszę bardzo. Zapowiada się świetna majówka, tak więc chyba fajne takie podsumowanie tego filmu teraz, żeby wszyscy, nie wiem, czy wszyscy zdawali sprawę, że tańczysz w takiej wielkiej formacji, tak, występujesz na tylu scenach. Myślę, że dużo osobom też możesz zawdzięczać, że tak się rozwinęłaś, rozwijasz nadal, no i pokazujesz to, co piękne, czyli taniec. Tak, no należę do kilku formacji, tak naprawdę do formacjach zaczęłam tańczyć dzięki Kindze Rolińskiej, za nią poszłam do Suselsy i to jest taka nasza formacja, która najdłużej trwa i jest ich też kilka.
więc nie to, że nie tylko Kinga, ale i też Klaudia, więc są to osoby, które cały czas jakby się rozwijają, no dzięki nim. I Bartek oczywiście, tak. No i to niesamowite, powiedz, jak długo trwa przygotowanie do takiego, bo o tym nie mówiliśmy, przygotowanie do formacji całej, do takiego występu. Do pokazu? Różnie, aczkolwiek najczęściej jest to przygotowanie trwa około pół roku. Nauka takiego układu, ustawienia, no i oczywiście robienie strojów. To jest najlepszy element. No, chyba wszyscy widzieliśmy, ile to takich samych strojów, te układy, choreografia, to wszystko, ile to zajmuje czasu i pracy. Ale myślę, że Krystyna, też przyjdzie czas, żebyś to ty zaczęła uczyć miłośników tego tańca, zarażać ich, no bo myślę, że już możesz wiele rzeczy przekazać. Czy uczyć, nie wiem, ale na pewno mogę pokazać, więc jeżeli chcesz, to tańczymy. To chociaż parę takich, parę ruchów mi pokaż. Może mi się coś uda, że tak powiem, chwycić i na najbliższej jakiejś imprezie będę mógł to wykorzystać. Oczywiście. Podstawy. Co, Krystyna, jak mi poszedł taniec, te pierwsze chociaż kroki, bo kolano chore, a pewnie byłoby lepiej. Powiem tak, bardzo dobrze, ja widziałam uśmiech, nogi są, zaangażowanie było, więc się nadajesz. To najważniejsze, żeby być uśmiechniętym i próbować. To najważniejsze, tak, żeby były te chęci i żeby spróbować wyjść poza swoje granice takiego komfortu. Więc dziękuję ci bardzo. Nadajesz, jak najbardziej. To była jedyna niespodzianka, a teraz mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę za tą całą inicjatywę, którą tutaj ty jesteś takim autorem i za to też co robisz tak naprawdę, bo to jest twoja pasja i pokazujesz inne pasje, więc proszę, jeżeli jesteś taki odlotowy Artur, może ci się spodoba. Zaraz sprawdzimy. Znaczy, nie wiem, co to może być. O, voucher. Zobaczcie, odlotowy voucher na naukę latania w tunelu aerodynamicznym, tak? Artur będzie latał. Zobaczcie, odlotowy lot w tunelu. Czekamy na filmik. Dobra, dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. Naprawdę.